Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Battle Brothers. W poprzednim filmie zrobiliśmy kontrakt na ponad 4000 koron. Tutaj w miejscowości Steinberg było totalne oblężenie, zielonoskórzy zaatakowali. Na szczęście mieliśmy wsparcie tutaj kompanii z Gunholm i była niezła bitka na pół godziny, 40 minut, coś takiego, ale och, jak na razie najlepsza, fajna. A co do tego filmu, to musimy w końcu musimy tą ambicję zrobić. Tak więc trupy, szykujcie się. Tutaj jedzonka nie ma też narzędzi, a nam się kończy. I tak się składa, że tu jest świątynia, a tutaj w tych czterech miejscowościach nie ma. I tak chcę się udać na południe. Tam jest leże nieopisanych okropności. Kurczaki, jak to najlepiej zrobić? No jest to leże. No ale dobra. Pędzę pierw tu. Bo świątynia to musy i też jedzenie, no patrzcie, już 18. Tak naprawdę gdziekolwiek do najbliższego miejsca, do najbliższej miejscowości dojdę i już będzie brak jedzenia, więc muszę to zrobić. Pierwsze co do miasta, więc najlepiej Azenborg. Może jakiś kontrakcik przed tymi trupami. Zależy, czy będzie jakiś łatwy, no bo też mocnego brać chyba nie mogę. Bo tam będzie niezła rzeźnia, muszą być wszyscy zdrowi. No ale dobra, na początek świątynia, wszystkich leczę oprócz Piotra, z tego względu, że Piotr jest rezerwowym. Tak czy siak, to się wyleczy. Jedzonko, co my tu mamy? Mamy wędzoną szynkę, zasłużyliście na wędzoną szynkę i ziarno. Od razu 40, a nawet 60. Narzędzi, mamy siano, trzeba je wydać. Oj, chyba to jest odbudowa, bo zarabiam ponad 100 na jednym. Chciałbym to zweryfikować. Tak, jest odbudowa, próba odbudowy. W ogóle, typie ty, nie masz tarczy? To już masz. Ty wchodź za Piotra, bo przecież on jest rezerwowym i ma podciętą tętnicę. Trzeba dać mu się wyleczyć albo wykrwawić. Jeszcze sztylecik, wiesz. Okej. Tak to się u nas prezentuje. Werbować nikogo nie będę, szkoda mi siana. Kupiłbym jakąś mocną zbroję. Patrzcie, za 3 kafle jest. 210. No ale właśnie. No ale właśnie, to jest 210 i nie fajnie, bo minus 26 zmęczenia. Ja chyba pierw muszę rozwinąć naszych, żeby... O, tak się składa, że to jest plac szkoleniowy. No to te rygorystyczne, 20% na 5 następnych walk, to chyba jest najlepsze z tych trzech. To będę mógł paru dać, tak więc... Paweł? Andrzej? Trzeba ich rozwijać, żeby mogli nosić lepszy pancerz. Może Eryk nie? Wojtek? Na Sławka też jeszcze liczę. Jeszcze jeden. Gdzie jest Jerzy? O właśnie, i Jerzy. No i gitara. Ale wypstrykałem się z siana. Przed chwilą miałem tyle pieniążków. Nawet nie mam co... to kontrakcik trzeba. A tu nie ma. Nie ma kontraktu. Nie ma kontraktu, tak? Krąg wiecznej ciemności. Ależ to brzmi. Robimy krąg wiecznej ciemności. Siano stracę. No dobra. Nie wiem, czy tam nie było ich bardzo dużo i ja już to sprawdzałem i powiedziałem oj, chyba coś takiego było. Chyba na późniejszy etap gry. Nie ma kontraktów, to jest problem, bo mi się siano kończy. A tu jest kawał drogi. To był kontrakt? Czy był tu kontrakt? Muszę tu wrócić. Ale świątynia zaliczona, to najważniejsze. Chyba tak to trzeba będzie zrobić. O, orki, ale zaatakują? Nie, ja z nimi w zgodzie żyję. No, ogólnie jest inwazja zielonoskórych, nie? No dobra, dobra. Jest kontrakcik na jedną trupią czachę. Co miałbym zrobić?
mało to trochę dają. A co mam zrobić za takie małe? Zniszcz barak łowczego na północny wschód od Goldenstein. Północny wschód to jest... Ojojoj, Goldenstein jest bardzo na wschód. Ja bym miał tam 2 dni drogi. I za tysiaka? Chyba zwariowaliście. Nie no, oni oszaleli. Mam jedzenie? Mam. Dajcie jakiś kontrakt konkretny. To jest najbliższe miasto. Jeszcze mamy Steinberg, Erzburg. Jak do tej pory nie dostanę kontraktu, to się rozpaczę, to po pierwsze. Ale już będziemy bardzo blisko tej miejscowości tutaj, tego miejsca docelowego. No, chcę to zrobić w tym filmie, Leże Nieopisanych Okropności. A czy to zrobię, to już pewnie wiecie, bo jeżeli jest tytuł Leże Nieopisanych Okropności filmu, to pewnie właśnie tam będę. Jak nie, to prawdopodobnie nie. Znowu mało jedzenia. Ale w dobrej cenie jest solona dziczyzna. Dawać... I nie mam siana. Muszę kontrakt zrobić. Muszę zrobić kontrakt. Jakikolwiek macie. Niecały tysiak. 180 koron z góry. 900 tylko. Co mam zrobić? Przebyć medytu z miejsca zwanego prowizoryczne schronienie na zachód od Filmons. No dobra. Pokonamy tych bandziorków chyba. Czekajcie, jak tutaj wygląda? Oni... Jeden dzień w... A, dobra, to my już jesteśmy gotowi do ataku. Zwarci i gotowi. Tysiak, mało bo mało, ale muszę. Tak więc akceptuję. Na zachód, tak? A, jest, dobra, już jest ta miejscowość. Tylko żeby nie było tam ich 1 500 100 900. Bo to tylko 900 koron. Liczę na wiele bandytów najeźdźców. Jest sporo bandytów najeźdźców i kilka bandytów strzelców. Dobra, no i coś, o coś takiego mi chodziło. Nie zwróciłem uwagi, czy się wszyscy wyleczyli do końca. Bo tam jeszcze jeden miał jakiś uraz. No ale dobra, to już jest too late. Jedziemy. Jedziemy. Panie. Ile macie tych strzelców? Ja mam 4. Wy chyba 3 będziecie mieli, coś czuję. Tylko, że oni mają lepszy zasięg przez to, że nie mają takich ciężkich hełmów jak ja. Ale chyba faktycznie będę musiał dać im jakieś kaptury z tyłu. Chyba to się lepiej spisze dla łuczników. Kusznik i tak ma ograniczony. Dobra, na razie czekam. I teraz już musimy ruszyć. Mają tarczę, trudno, strzelamy. Na to nic nie poradzę. Ty czekaj. I jedziemy. No, no niestety mają tarczę. A ten skąd? A co ty, co ty? Hopę, hopę, zloty. Próbuję tam w ciebie. No jak na razie tylko tarcza. O, chyba tu będę mógł. Nie mogę? Ale lipa. Wszystkie strzały w tarczę? Nie, jeden nie. Ten ma jakiś ciekawy miecz. Ciekawy miecz. Ta mała motywacja wleciała. Też fajna tarcza. Nie powiem. Myślę, że tutaj ścianę włóczni pyknę. Aj, przeskipowałem go niechcący. O Boże. To nie był mój plan. No dobra, dołem przejdą jak coś. Głupota. Ale czasami tak się zdarza. Popełnić głupotę. Na szczęście nie walczymy z jakąś dużą ilością wrogów, więc ich powinniśmy pozamiatać. Mają wszyscy tarcze. Kurczaki. Po co tak dostajesz, co? Te tarcze przydałoby się zniszczyć. Ale dobra, jakoś tam przebijam się. Raz, dwa. Ale mnie trafiają. Będę tak chciał. Powinien podnieść tarczę chyba. O, ten z mieczem idzie. No ale dobra, on nie ma tarczy. To jest właśnie dobry cel. O to chodzi, w takiego typa trzeba strzelać. Super, mocno oberwał.
ripostę ustaw. Nie uderzę. Ale już się ustawię. Ściana. Ktoś się skusi? Tego mogę pacnąć. Ledwo żyje. Ten mnie obchodzi. Tutaj mógłbym jeszcze ich chwilę przetrzymać. No okej, spróbuję. No, chciałbym się zbliżyć do łuczników. No, ale bez topora trochę kiepsko. Raz, dwa. Myślę, co ja tutaj się... Ohoho, to mi chodziło. I ty wjeżdżasz bliżej. Puścić psa? Chyba nie, bo łatwa walka, szkoda byłoby go stracić. Tutaj też się przydasz. Podchodzimy do łuczników. Ty masz ścianę włóczni, to miej. Nowa tura. Jemu nie rozwalimy tarczy, bo ten poszedł w tą stronę. Próbujemy się przebić. Krzysiu. Krzysiu. Może jeszcze tego bym patnął? Świetnie. Matasak, matasak. Uwaga, leci! Jan Pająk jest wytrzymały. Tu jest taki cieścioch do trafienia. Idą, idą. Okej, tu się nic nie wydarzyło. Tarczy trzeba niszczyć. Nie masz tarczy. I tu mamy też czysty strzał. Myślę, że tak to trzeba zrobić. Gdzie mam jeszcze czyste strzały? Tu jest taki ciekawszy pomysł. Ktoś tam dostał przynajmniej. Tutaj powoli rozwalamy. Uj, bardzo powoli, mocna ta tarcza. Ej, tu mogę dwóch pacnąć. I mogą być dwa trupy. Ale w ogóle nie trafiłem. Dobra, piesku, ty pomóż. Właśnie, bo tak myślałem, że go zagryziesz. Że będzie na strzała. Więc czemu nie? Zawsze im morale troszeczkę spadną. Ja myślę, że tu już trzeba podchodzić. Że to jest ten... Że to jest ten moment. Podnosić flagi. Z tamtym sobie poradzą. Kolejny pies. No i nowa tura. Piesio jeden, piesio drugi. Będą strzelać. No i dobra, rozwalić tarczę. Piesio trzeci. Szpoko. Tak o. W sumie jeden ciulko go uderzę. Jeden i drugi by nie zginął. Nie, tutaj słabo strzelasz, musisz podejść. Chyba ty też będziesz... O, nie, no bo psa trafisz. Musimy ich obejść. Troszeczkę mi zbroje zniszczą, ale... No naprawi się, no co? Tomeczek tego może... Ej. A jest, była czerwona. Myślałem, że nie było i trafił go. Tomeczku. Piękny snajper z ciebie, Tomeczku. Zaryzykuję. Świetne ryzyko. Dobra, trzeba podejść. Co do tego nie ma wątpliwości. I jedziemy z nimi. Do spodu. Ten nie żyje. To z tym. Ten i tak będzie miał przerąbane, bo jest otoczony. Oj. Kurczaki, zapomniałem o nim. Kolejny pies. Oni zaraz zaczną uciekać. Ale dałem tam ciała z tym u góry. I on się nie boi. I ten u góry się nie boi. Może pies go dojedzie? Nie. Piesek oberwał.
Piesek oberwał. Piękny strzał. Piękny, Krzysiu. Jestem dumny. Tu mogę z dystansu. Jest flaga. I on może uciec. Może dać dyla. Tego trzeba wykończyć. I tego nie trafiłem, ale jest trup. Nie ucieknie. Kolejny trup X. Tego otoczymy. Zostało dwóch, tak? Jeden się poddaje. I to już jest po nim. To na pewno. Tylko czy ja trafię ciebie czysto? Kurczę. Zaryzykowałem. I się to nie opłaciło. Dobra, jest otoczony, to chyba nie ucieknie, co? A, tutaj tego fajnie by było dobić. Tak, on nie ucieknie. Całkowicie otoczony. Łatwy tysiaczek, nie? Łatwy tysiaczek. Przeczekamy. Aż będzie ktoś konkretny. O, na przykład Jerzy. Obcina głowy. Super, super. Zestaw farb, ok. Ta tarcza jest całkiem spoko. Długi miecz. Wydaje mi się, że jest lepszy od mojego. I to też jest broń jednoręczna? Długi miecz, broń jednoręczna? Coś mi tutaj śmierdzi. Długi miecz nie brzmi jak broń jednoręczna. Ale jest podpisane broń jednoręczna. Ty, Jerzy, to ubieraj. Dlaczego w dwóch rękach to trzymasz, jak jest napisane, że to jest broń jednoręczna? Rozłup. Ma szansę na trafienie dwóch wrogów. Tutaj trzech wrogów. Rozłupienie tarcz. Ej, Jerzy. Dlaczego ja to nie dałem Jerzemu? Dlaczego to jest pomyłka taka? Przepraszam pana, ubieraj to. Jerzy, ty bierzesz długi miecz. Ty bierzesz długi miecz. Dobra, idziemy po naszą nagrodę. Eryk. Żyćko, inicjatywa, obrona. Ale tutaj teraz te talenty muszą wjeżdżać krzepki, czyli kara do zmęczenia inicjatywy od znoszenia zbroi hełmu zostaje obniżona o 30%. Bo oni się coraz częściej męczą mi w walkach, coraz dłuższe walki, a też będę chciał ubierać coraz cięższe pancerze. Krzepki chyba jest potrzebny każdemu z przodu. Dobra, idziemy po siano. Idziemy po siano. Reputacja też urośnie. Jakieś kontuzje? Chyba nie. Nie, lekkie rany jeszcze chyba. Chyba nawet nie z tej walki. Możliwe, że z poprzedniej jeszcze. I będziemy pędzić na leże nieopisanych okropności. No, chciałem tą ambicję wypełnić w tym odcinku i postaram się to zrobić. Szlaki handlowe są czyste. Jest kontrakcik? Takie zobaczyłbym tylko. Nie ma. Tak czy siak nie ma. Bo jak jest, to tylko zobaczyłbym jaki. Bo może jakiś łatwy wpadnie. Bo to był turbo łatwy, nie? Nie oszukujmy się, to był turbo łatwy. Kontrakt. I łatwy 1000 zarobiony. I łatwa reputacja podniesiona. Zobaczymy tutaj, jest akurat dzień. Nie ma kontraktu. Jedzenie jest, ale nie mogę też mieć za dużo, bo się zepsuje. O, bardzo tanie narzędzia, to kup... Oj, już nie wiem co kupiłem, chyba amunicję. Niechcący. Niechcący. Dobra, nie ma kontraktu, to wyjazd stąd. Jedziemy do ostatniej miejscowości przed naszą lokacją. Pędzimy, pędzimy. Może kontrakcik? Oni są zdrowi, nie? Wszyscy zdrowi, lekkie rany. No ale humorek jest taki kiepski. Nieważne, że oni mają już wszystko. Mają jedzonko, różnorodne jedzenie. Po prostu ambicja. Zbyt długo. Napijcie się. Napijcie się. Gdzie moje pieniądze? Przed chwilą miałem tyle siana. A, bo ja zrobiłem zakupy. To ja muszę to sprzedać, żeby mieć jakieś siano. Muszę sprzedać troszeczkę rzeczy. Te 140 nie potrzebuję, ani tych pancerzy 90, 110 też nie potrzebuję, bo ci z tyłu muszą chyba lżejsze nosić. Krótki miecze, tasaki, topory. Rycerski sobie zostawię, bo nie wiem jak się spisze ten długi miecz. Tą tarczę sobie zostawię. No i jest 800, na opłaty mam. Na opłaty mam. Tu też tanie te rzeczy. To jeszcze 20 kupię. I w sumie tyle. No tak.
A jest kontrakt? Nie zwróciłem uwagi. Nie ma też. Co? Wszędzie brak kontraktów. Jedziemy na leże nieopisanych okropności i wypełnimy w końcu ambicje. W końcu. Tu nie było kontraktu. Gdzie oni idą? Tutaj. Tu nie było kontraktu, tu nie było kontraktu, tu nie było. Chyba tu. A nie, no tutaj był, tutaj zrobiliśmy. No ale tu też nie było. Ale bida coś z tymi kontraktami. Ale bida, no ale pisaliście mi już na początku chyba serii, że czasami tutaj 3-4 dni trzeba biegać za kontraktem. Do tej pory tak nie miałem, ale teraz jest trudniej. No dobra. Zdrowi? Lekkie rany? Ale to są naprawdę lekkie. On tam ma ile? Minus 14 punktów życia, to nawet nie jest jeden cios. Jest nekromanta, wiele opancerzonych tych trupów i poległy bohater. Myślę, że to jest do zrobienia. 15 sztuk. Czwarta, ostatnia lokacja z nieumarłymi. Z trupami. Pokażcie się. No czekamy, czekamy. I do tańca zapraszamy. Nie mają tarczy. O, ale będą padać. Tam u góry jest ten poległy. To jedziemy. No dobra. Ale będą padać. Czekamy? A, czekajcie tam. Wy nie. On jest na strzała, fajnie. Jak go zabije, to odzyska. Tomeczek odzyskał wiarę w siebie chyba. Jedziemy z kolejnym trupem. Jakaś tam mała motywacja. Kroczek możesz zrobić w sumie. Czemu nie? Fajnie, że są te rzeczy, które przeszkadzają, jeżeli chodzi o poruszanie się. Mi to trochę pomoże. Nowa turka. Czekamy, czekamy. Powstał? Krzysiu, jak go zabijesz, ale nie zabijesz. Rafał, ty nie możesz zabić, bo ty nie masz tej umiejętności. Takiej, odpowiedniej. Gdzieś tam sobie strzelimy, żeby był trafiony. Jest in nekromanta. A właśnie, zapomniałem o nim. Muszę pędzić w jego stronę tak naprawdę. Uhu, ktoś dostanie misję. Pójdzie dołem jakiś łucznik. I to może być Jack. Tak, tak, idziesz gdzieś tutaj. Będziesz do niego strzelał. Jack ma misję. Konkretną. Trup. Pudło. No dobra, ściana, włóczni, czekamy. Gdzie? Halo, halo. Nie powaliło wam się coś w główkach? Tu był nawet kroczek, żeby bronić tego Jacka. To pójdę do przodu. On będzie szedł za nim, nie? Zbliży się w taki sposób do nekromanty. No, włócznie są za mocne w tej grze, to trzeba przyznać. O, ten się przebił, nawet nie zauważyłem. Nie można użyć, gdyż wróg zbliżył się na odległość. Aha, czyli już nie mogę. A poczekaj, może ja go wykończę zaraz. Mamy parę osób. Oj, ciebie się trochę boję, ale masz zniszczony pancerz. Dobra. Czy ja cię pokonam? Nie wiadomo. Mam jeszcze Mścisława w sumie. Tu jest przejście. Oni tu nie przejdą, a ty się możesz z nim tuc? Dawaj, trzeba tu bronić Jacka. On musi mieć czyste przejście do nekromanty. Taka jest prawda, ty od góry. Chyba lepiej się spiszesz. No, i ty musisz trafić, nie? Super, trafiłeś. To... To stań tutaj. Jest ściana i ty też robisz ścianę, bo możesz. Oj, powstał. Krzysiu,
świetnie. Tam strzelę obojętnie w kogo i tak trzeba będzie ich zaraz rozwalić. Myślę, że tak, że w tamte strony strzelamy. Gdzie? Wydupcaj mi stąd. Razy 4, razy 5, razy 6. Bo więcej chyba punktów akcji, gdy ma takie te znamie jakieś. Nie, Jack, co ja robię? Ty idziesz do nekromanty, który w ogóle widzę, że jest pilnowany. Nie udało się niestety. Ale może też się nie udało, ale sprytny. Ty poczekaj, bo może nas otoczą i będziesz mógł uderzyć dwóch na raz. Też tak może się zdarzyć. Tomeczek. Tomeczku. No myślę, że po prostu trzeba strzelać i nie analizować. Idzie całkiem spoko. Dopiero niby dwóch nie żyje, ale my jakoś mocno nie oberwaliśmy. On też ma chyba taki miecz, jak ma... Tak, to jest chyba ten długi miecz. Jeszcze raz ścianę włóczni mogę zrobić. Pozwalają na to siły. Nie no, bomba. Dobrze idzie. Myślałem, że te leże nieopisanych okropności sprawi mi więcej problemów, ale nie mówię jeszcze hop. Nie ma duchów. Te duchy robią robotę największą, nie? Dobra, chyba ostatni raz. Ile to generuje? 23. Kurczaczki 51. No ten ostatni raz pyknę to. No już tej ściany nawet nie robię. Z tego względu, że chłopak zmęczony. Jan Pająk zmęczony, a poległy... Poległy bohater się... Kurczaki... Przełamał. Jedziemy. Nie masz tarczy? Nie masz tarczy. To Benz, ale jakoś mocno obrywa ten poległy. Już nie sprawia problemów, nie? Tam jacy strażnicy Teksasu. Kurczaki. Trup. Poczekaj, bo może przejdę zaraz dalej. Jest to niewykluczone, jakbym tego pokonał. Tam pomagamy. No. W sumie. Bo i tak będzie broniony przez tego. Chyba, że pomogę pierw tu. Świetnie, Jack. Już teraz powoli tam. Dawaj pierw tego poległego, bo jest groźny. Kurczę, powstał. Kurczaczki. No dobra. O, ale poległy. Tylko on też pewnie będzie mógł się odrodzić. Poczekaj, zobaczymy co oni zrobią. Ja myślę, że tutaj trzeba go w pałę. Nie udało się. Tu jest czysty strzał, Tomeczek. Oj, brak strzał. No próbujcie, próbujcie. Nie dla psa, padnie. Nie padł. Te włócznie w tej grze to takie trochę chyba oszustwo, nie? Znaczy w przypadku z trupami, no bo pewnie jakiś tam tank by się przejawił szybciej, nie? No poległy bohater szybko wleciał. Ja mogę jeszcze ich trzymać, bo mam na tyle siły i to zrobię. Znaczy to pan Paweł. To pan Paweł. Nawet ty możesz ich trzymać. Fajnie, mocno odpoczywacie. Ostatni raz u Andrzeja, to widać. I za ciosem, za ciosem. On już nie ma siły. Nie ma siły, chłop. Dobry chłop, ale bez siły. Bić się z nim? Dobra, też mogę podejść. Na następną turkę. O, fajnie. No i poległy wstał? Poległy chyba. Tak, poległy wstał. No dobra. Tu nie ma głowy. Wojtek Rzeźnik. Krzysiu. Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu. Jest trup. Szał zabijania odpalony. Ty lepiej, żebyś nie zabił.
O co mi chodzi? Bo ty nie masz berserkera. Trafi w kogoś. No dobra, do nekromanty. Oni chyba nie będą się ruszać, będą go bronić za wszelką cenę. Świetnie. Głowa lata. Ten jest na strzała, to do nekromanty. Oczyścimy drogę. Oj, nekromanto, zbliżam się. Poległy jeszcze jest. Ale wpadają jak muchy. Dosłownie, nie? Co tu się dzieje? Rzeźnia. Nie spodziewałem się takiej łatwej walki. Wow. Tomeczku. Tomeczku. Co ten Tomek? Co ten Tomek? Dwa razy w swoich. Zdrajca. Tomek pseudonim zdrajca? Nie, no nie. Dobry chłop. Dobry chłop. Jeszcze pewnie jakieś trupy powstaną, to co do tego nie ma wątpliwości. No i jest pan. Witam pana. Do przodu. Oj, nekromanta ma już pewnie pełne spodnie. Nie udało się go zabić. Rafał, tylko że ty nie masz umiejętności berserka, ale co tam. Tutaj już chyba i tak nie ma znaczenia. Oj, dużo ich powstaje nagle. Tu będę mógł być dwóch, to w następnej turze tak sobie, tak się ustawię. Jest ich więcej, jest trup. Tutaj nie mam czystego strzału, to do przodu. Tu też jest trupix. W tą stronę na czysty strzał. Totalna kontrola. Do przodu, nie ma już siły. Broń się zaraz niszczy. Ale nie twoja. Tu jest tylko jeden typ, ty bijesz tą dwójeczkę tu chyba. Ale jest dobrze. A kto się zajmie nimi? Kto się nimi zajmie? Się pytam. No właśnie, kto się nimi zajmie? Tu jest trup, idź od tej strony. Wy się nimi zajmijcie. O, dobrze. No i mamy też tutaj swoich. Kroczek do przodu i tego wyżej. Oj, nie możesz? Możesz. Jest trup. Świetnie, Rafał. Zwykły cios nie trafiony, niestety. Ty możesz mu pomóc. Dobijamy, dobijamy. Młoty mi się bardzo podobają. Tutaj nie mogę. Stąd. Ale jak oddam, to wycelowany już, dawaj. Nikt nie dostał? Ta misja Jacka tutaj po tej flance jakoś nie poszła tak jak miała pójść. Dawaj od góry. Żeby mi nie uciekł. W razie czego spuszczę psy. Tomeczku, Tomeczku. Do przodu. No. Nekromanta zaczyna obrywać. Jeszcze jeden. To nic. Zajmiemy się każdym. Ho, ho, ho. Ledwo żyje, świetnie. Nie sprawił problemów. Z pięści próbował mi uderzyć. Z pięści. Z piąchy. W zbroję. Są dwa trupy. Zobaczmy, jak to działa. Dwa cele mogą być. A, to tak po prostej. A. To nie, bo uderzę swojego. Fajnie, takie pchnięcie. Podoba mi się ten miecz. Podoba mi się ten miecz, ale kroi. Dobra, możemy to przeskipować. Został sam ten i no i... Jack, ty miałeś misję zabić nekromantę. I to zrobiłeś. No i świetnie. Kto zabił najwięcej trupów? 3, 3, 3, 3, 3, 3, Sławuś. Sławuś czterech. Tam młotem ich deptał. Wow, zdobiony tom, to już drugi. I srebrna misa. Muszę zacząć sprzedawać te rzeczy. Długi miecz. Bierzemy wszystko.
siano się będzie zgadzać. I czy ambicja no, powinna być spełniona? Jest 4 na 4. 4 na 4. Jedzenie jest. Trzeba udać się do następnych miast. Jest ambicja wypełniona. Słuchajcie, mamy sławę zwiększoną. Wszyscy są turbo zadowoleni. Zdobywamy też trofeum nieumarłych. Zaraz pewnie pojawi się nowa ambicja do spełnienia. Ale co to jest za trofeum nieumarłych? Podwaja stanowczość postaci w obronie przed strachem i umiejętnościami kontroli umysłu. Czyli co? Nie, to mu nie podwoi. Nie, zmniejszyło. To chodzi, że przed strachem. Dobra. Jak będziemy walczyć z trupami. Kto się najbardziej boi i najpierw ucieka? No, Eryk, szybkie nogi. No i Sławuś też szybko uciekał i Jerzy. No bo oni mają najmniej stanowczości. 48, 48, 49. Reszta ma ponad 50. No to dobra, Eryku. Nie bez powodu masz ten pseudonim. Od teraz dostaniesz ten naszyjnik. A Sławuś, dostaniesz naszyjnik z trofeów. Pyk. A pieska damy gdzieś tam do tyłu. Tak. Tak jest. No i chyba lepiej tym z tyłu, żeby tam mieli ten łucznicy, żeby mieli lepszy wzrok. I wiecie co? Ja chyba się wrócę do tej słabszej. Bo to nie ma minusa, nie ma minusa. No, ten wzrok tutaj jest ważny. To jest bardzo słabe. Ale chyba Tomek też. Oni nie podchodzą do moich łuczników, nie? Jakby nie było. Ja ich bronię. Mają też umiejętność rotacja, żeby uciec. Chyba jeszcze ten akurat ma jakiś tam kapelusik zwykły. Ale chyba tobie też wymienię. Aktualnie nie mam na stanie, ale też jakiś taki kaptur ci dam, a nie konkretny hełm. Dobra. Pędzimy tu. Mam nadzieję, że tam jakiś kontrakcik będzie, ale tak czy siak, dochodzimy do miasta. I wiecie co? I mały handel i kończymy, orkowie! I kończymy odcineczek. Nie mamy urazów, jakby co. Mam po prostu mało pieniędzy, no ale mam też dużo rzeczy do sprzedania. Pyk. Jest kontrakcik. Ludzie znikają, więc jakieś pająki albo coś innego. Tu jest słabo. Dobra, handelek mały. 232. Farby sobie zostawię. Te toporki są słabe. Hełmy mogę posprzedawać. Włócznie zwykłe też. Tasak. Krótki miecz. Rycerski jeszcze sobie zostawię. Jest drugi długi miecz. Bardzo mało warty. A jakbym go naprawił? Handel. Mało płacą, a za michę też mało. Tutaj mało płacą za takie rzeczy. Muszą płacić z 200 więcej niż cena rynkowa. Dobra, to jest bardzo drogie. To jest, jak jedzenie. Macie korzenie. Ja tutaj za dużo nie zrobię. Mamy też antidotum mógłbym zrobić. Farbę jedną, drugą. Mikstura drugiej świeżości z tych ziół. Co ona powoduje? Plus 4 odnowy zmęczenia naturę. Czyli to jest pasywne? Bo nie jest napisane, że to jest na jedną walkę. Jest tych naprawdę mocnych ziół. One są warte 1650. To jest chyba pasywne. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przyciągnij na obecnie wybraną postać, aby wypić. Przedmiot zostanie zużyty po wykorzystaniu. To jest, rozumiem, że to jest pasywna umiejętność. Zmęczony wojownik to martwy wojownik. Ta mieszanka czystej adrenaliny i roślinnych stymulantów może zostać użyta, by przemaszerować kolejną milę. Działa na czas kolejnej bitwy. Nie, to jest turbo nieopłacalne. Skoro to jest warte 1650, wiadomo, że proponują mi za to 300-400, ale gdzieś się może pojawić jakaś okazja. Na czas jednej bitwy? No fakt faktem można odnawiać. No dobra, na czas jednej konkretnej bitwy to może i będzie spoko, no bo naturę odnawia się ile tam? 10 czy 15 zmęczenia, a tu jeszcze 4, co turę. Ale nie będę tego robił, zostawiam sobie te ziółka, zmywacz farb i zatruty olejek. Nie, to ja nic tutaj nie robię. Nic nie robię, kończę odcineczek. Mam nadzieję, że się podobało, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, siema!